Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu W Kręgu Natury. Halina Kacprzak, chemik, ekolog, zawodowo i społecznie zajmująca się ochroną środowiska i zdrowia. Wojciech Karpowicz, prezes Gliwickiego Stowarzyszenia Twoje Życie w Twoich Rękach. No właśnie, drodzy Państwo, kontynuujemy dzisiaj temat taki związany z odpowiedzialnością i z braniem rzeczywiście życia w swoje ręce, dlatego że chodzi o wylogowanie się z urządzeń mobilnych. Przedstawiliśmy Państwu ostatnio kilka ważnych informacji dotyczących tego, jak nasz mózg jest zagrożony przez te technologie i też przede wszystkim przez nasze nawyki i taki przyjęty styl życia. No ale dzisiaj troszeczkę jeszcze naświetlimy, myślę, tą ważną kwestię i tu jest pytanie do Ciebie, Halino, czy choćby to uzależnienie od internetu, tak, może być diagnozowane, czy nawet definiowane już jako choroba cywilizacyjna XXI wieku? No powiem tak, zdania wśród uczonych jak zwykle są podzielone. Tak. Badanie tego zjawiska uzależnienia to jest nauka dosyć młoda, bo sam internet to są lata 80. XX wieku. Mhm. Badaniom tym dopiero poświęca się około 15 lat. Pierwszym, który zajął się tą problematyką, był niejaki Iwan Goldberg, który właśnie badał wpływ internetu na nasz mózg. Mhm. I on nie traktował nadmiernego korzystania z internetu jako konkretnego uzależnienia. Mhm. Niemniej jednak zauważył jedną rzecz, że ludzie, którzy nadmiernie korzystają z internetu, stają się w jakiś sposób wyobcowani społecznie. Mhm. Kolejne badania to udowodniły, to prowadził niejaki pan Griffin, że on uznał uzależnienie od internetu jako uzależnienie technologiczne i stwierdził w swoich badaniach, że my zaczynamy poświęcać zdecydowanie więcej czasu tym urządzeniom, a nie ludziom z naszego najbliższego otoczenia. Mhm. Do tych takich czynności, do których, na co on zwrócił uwagę, to przede wszystkim zaliczał gry online, mhm, czatowanie, surfowanie po niektórych portalach społecznościowych i to robione takie w sposób zupełnie bezmyślny. To są takie czynności, które są naszym, nie wiem, odruchem już, tak? Nawykiem. No i właśnie, wystarczy trochę tylko nieuwagi z naszej strony, kiedy my naprawdę zaczniemy się uzależniać od tego internetu. Mhm. Takie w internecie są takie nawet ostrzeżenia, że teraz jak chcesz coś naprawdę przeczytać, to już nie skroluj. Tak. No rzeczywiście, no sam teraz jak mówisz, dostrzegam w tym bardzo duże zagrożenie. No dobrze, ale jak sobie nasz mózg radzi z tymi nowymi technologiami? No bo mówiliśmy ostatnio o zagrożeniach, jakie są. Dzisiaj jakby podkreślamy jeszcze. No ale mózg z nadmiarem informacji, no to już wiemy, tak? On sobie jakoś tutaj poradzi, nawet potrafi sobie odciąć, tak? Jak czegoś się nie potrzebujemy, albo idziemy spać, tak? No nie, ja na przykład często tak mam, że jeszcze bym coś porobił, no nie, a tutaj idzie taki jasny sygnał, koniec, nie? Kiedyś znałem przypadki, że na przykład zasypiało się nad komputerem czy nad książką, tak? No to znaczy, że mamy jakiś układ samozachowawczy. Natomiast konkretnie jak z tymi technologiami mózg może sobie poradzić? Mózg po prostu się rozleniwia. On przyjmuje jako rozwiązania te informacje, które my mu po prostu narzucamy. Badania pokazują, że wskutek nadmiernego śledzenia stron internetowych zdecydowanie bardziej rozwija się nasza lewa półkula niż prawa. A przecież lewa półkula, jak wiemy, jest odpowiedzialna za
takie rozważania analityczne, za naszą kreatywność. Natomiast prawa półkula jest związana bardziej z takimi zdolnościami artystycznymi, z naszą też empatią, współodczuwaniem. I dlatego nasz mózg staje się po prostu bierny. I to nie jest dobra metoda. Natomiast no korzystanie jeszcze dodatkowo z tych urządzeń mobilnych, czy będzie to telefon, czy to będzie komórka, czy to będzie tablet, czy komputer, ono powoduje jeszcze inne problemy zdrowotne, z których sobie na przykład naprawdę nie zdajemy sprawy. No właśnie, wspomniałaś ostatnio, że no, dzieci to się już takie rodzą, one już są w to wpasowane. Tak naprawdę to my je w to wpasowujemy, ale to, co w tej chwili powiedziałaś, pokazuje, że no, czy tak naprawdę one sobie z tym dają radę, tak? Dzieci, młodzież, tak? Jakie to jest faktyczne zagrożenie dla nich, tak? No bo to, że będziemy mieli mniej empatycznych ludzi, no to już, to ja już widzę konkretne zagrożenie, tak? Ale co tutaj moglibyśmy dodać, jeżeli chodzi o dzieci i młodzieży, bo sam mam no już dzieci prawie dorosłe, ale do 10 roku życia udawało nam się je chronić przed posiadaniem własnej komórki na przykład, tak? A już nie mówiąc o własnym telewizorze. To wcale nie z powodów tam powiedzmy materialnych, tylko chodziło o jakieś takie przeczucie, tak? Przeczucie. No, ponoć się przez to wolniej uczył angielskiego, tak? Ale czy to jest prawda? No bo słyszałem, że dzieci się w ten sposób szybciej uczą angielskiego. No ale zagrożenia. Temu zagadnieniu, o którym ty wspomniałeś, dużo badań poświecił pan Manfred Spitzer i on stwierdził u dzieci tak zwaną demencję cyfrową. U dzieci demencję? Ale demencję cyfrową. On podkreślał, że po prostu dzieci przebywając w tym wirtualnym świecie, po prostu wyłączają swoje procesy myślowe. Biernie przyjmują te informacje, które płyną z zewnątrz, a nie wynikają z ich własnych procesów myślowych. Prowadzi to do zaburzeń pamięci, prowadzi do braku koncentracji, braku orientacji. No i przede wszystkim następuje zrywanie więzi społecznych, co no też jest bardzo dużym zagrożeniem. Chciałam tak przypomnieć, że dzieci już malutkie, w wieku 2-3 lat, bardzo często dostają do ręki czy telefon komórkowy, czy laptop. I w tej chwili na przykład Korea Południowa, przepraszam, wprowadziła obowiązkowe zajęcia fizyczne dla wszystkich grup wiekowych w szkołach, że przez 1 godzinę dzieci muszą ćwiczyć przede wszystkim na świeżym powietrzu. Takie zalecenia są przekazywane również rodzicom, żeby w ciągu tych dni wolnych od zajęć egzekwowali te zajęcia. Chodzi o to, żeby z jednej strony dotlenić ten mózg w sposób taki czysto fizjologiczny, a z drugiej strony jakby oderwać przynajmniej przez tą 1 godzinę obowiązkową dzieci od siedzenia, takiego biernego siedzenia w domu czy gdziekolwiek indziej, ale jeżeli dzieci mają kontakt właśnie z tymi urządzeniami mobilnymi. Myślę, że takie limitowanie dzieciom dostępu to jest naprawdę bardzo, bardzo wskazana rzecz. Wiadomo, że my się nie odetniemy od tej nowej technologii. Jeżeli będziemy z niej mądrze korzystać, to potrafimy naprawdę wiele dobrego dla siebie i dla innych zrobić. Natomiast musimy jednak pamiętać o tym, że to ma być celowe działanie, na przykład przy zdobywaniu wiedzy czy nauki języków obcych, o których ty wspomniałeś, ale nie, że to ma być takie bezmyślne patrzenie się w ekran czy oglądanie, powiedzmy sobie, jakieś scrollowanie takie, treści, no powiedzmy sobie, nieadekwatnych do wieku użytkownika tego telefonu.
W tym wszystkim jest jeszcze chyba jedno zagrożenie i tutaj też ważne pytanie do ciebie. Sam stosunkowo niedawno zmieniałem okulary na tak zwane z filtrem, tak? Przeciwko światłu niebieskiemu, ponieważ zajmując się odżywianiem, zauważyłem, że zgłasza się dużo osób, które chciałyby w taki sposób się nawet odżywić, żeby zwiększyć swoją odporność na uszkodzenia oczu, tak? Wzroku. Wzroku w ogóle przez to światło niebieskie. Jaki jest związek właśnie między światłem niebieskim a cyfrowymi ekranami? Dlaczego akurat właśnie to światło jest używane w tych ekranach? No może powiedzmy sobie, co to jest to światło niebieskie. Mhm, dokładnie. Jest to część światła słonecznego, z którym mamy na co dzień do czynienia. Okay. Z tym, że jeżeli my przebywamy na dworze, czy nawet w domu, ale w jasny dzień, kiedy nie używamy sztucznego światła, wtedy ta dawka promieniowania niebieskiego jest dla naszego wzroku zupełnie obojętna. Nie będzie powodowała uszkodzeń. Światło niebiesko-zielone i niebiesko-fioletowego ma bardzo zbliżoną do siebie długość fali. Natomiast my, korzystając z urządzeń mobilnych, niestety cały czas jesteśmy atakowani przez światło niebieskie. Musimy pamiętać o tym, że światło niebieskie zakłóca produkcję melatoniny w naszym organizmie. A przecież melatonina odpowiada, że tak powiem, za nasz cykl dobowy. I mianowicie ona steruje naszym zachowaniem, kiedy powinniśmy na przykład pójść spać i odpocząć. Jeżeli my będziemy wiele godzin spędzać przed ekranem, no to w tym momencie nasz organizm zaczyna wariować. Bo cały czas ma światło niebieskie, czyli pobudza nas do aktywności. Tak. A przecież nasz organizm musi mieć godziny, w których będzie mógł sobie spokojnie odpocząć. I dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy jednak mimo wszystko ograniczali nasz dostęp do tego światła niebieskiego emitowanego przez ekrany, zwłaszcza w godzinach późnowieczornych. Bo jeżeli my wieczorem będziemy właśnie wchodzili na różnego typu strony, czatowali i jeszcze nie daj Bóg wyłączymy światło takie... Tak, tylko świeci nam to niebieskie, tak? Tak. No to w tym momencie nasz organizm będzie cały czas pobudzał nas do aktywności. A w tym momencie, gdzie jest czas na odpoczynek, gdzie jest czas na relaks, gdzie jest czas na regenerację naszego organizmu. Dlatego są takie ogólne wskazówki, że na godzinę przed pójściem spać powinniśmy się odciąć od wszystkich źródeł światła niebieskiego. I warto by byłoby tego przestrzegać, dlatego że ta melatonina jest naprawdę bardzo ważnym hormonem i nie powodujmy, że nasz organizm choćby tylko z tego jednego powodu zacznie źle funkcjonować. Ja już nie mówię o tych wcześniej wspomnianych powodach, mianowicie z uszkodzeniami, między innymi również i hipokampu. Drodzy Państwo, czyli na godzinę przed spaniem najlepiej sobie właśnie zrobić jomo, tak? Czyli po prostu jakiś spacer do lasu, albo, a przede wszystkim odciąć się od źródeł, nie czytać tych wszystkich wiadomości przed dokładnie zasnięciem, czyli na dobranoc, bo to nie o to chodzi, to już dopiero chyba książkę. No wziąć, zdecydowanie, tak? Polecam książkę. I zmienić światło, tak? Już nie niebieskie, nie przy jarzeniówce, może bardziej przy jakimś ciepłym świetle. Żółte, ciepłe światło. Dokładnie. I w ten sposób też będziemy korzystać na zdrowiu. A ja ze swojej strony dodam, że są sposoby na to, żeby się, między innymi antyoksydanty bardzo dobrze tu działają, że potrafią też zwiększyć odporność naszych oczu, ale to też nie chodzi o to, żeby nadużywać po prostu nawet odżywiania do tego, żeby właśnie jeszcze przyciągnąć godzinę, dwie, trzy, tak? I bo mi wolno. Właśnie jakby nie o to chodzi. Jeżeli, tak jak Halina tutaj powiedziałaś, Halinko, że jeżeli będziemy sami starali się dbać o to, żeby wylogować się z tych urządzeń mobilnych i robić to we właściwym czasie, ale też ograniczyć
przebywanie właśnie w tych urządzeniach, czy korzystanie z nich, no to wtedy nasze zdrowie będzie dużo lepsze. No i ten bardzo, zgadzam się tu w 100%, jak ktoś z Państwa kiedyś był raz porządnie niewyspany, to wie, o co chodzi. Tak, melatonina zabezpiecza nam naprawdę bardzo poważną część naszego zdrowia i dbajmy o to, żeby bycie w internecie, czy korzystanie z urządzeń mobilnych, no nie stanowiło nie stanowiło naszej kolejnej choroby cywilizacyjnej, jeżeli oczywiście z jakimiś innymi Państwo jeszcze walczycie. Dziękujemy w takim razie dzisiaj za uwagę i zapraszamy do kolejnych odcinków naszego programu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.